Hej, jo, witajcie, ja jestem Broly, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3 z Quest Packiem oraz Content Modem. I sprawa wygląda tak, że poza odcinkiem sprzedałem rupiecie, które miałem, jak widzicie, wszystkie bronie, prawie, pancerze, sprzedałem tutaj zwoje, które miałem, te, które nie będą mi potrzebne, niektóre mikstury, tutaj też pełno śmieci i sprzedałem jeszcze elitarny pancerz asasynów oraz jeszcze pancerz gladiatora. Uzbierałem 161 tysięcy i sprzedałem te rzeczy tylko dlatego, aby móc kupić u tego typa pancerz orków, najlepszy pancerz właśnie po stronie orków. Tylko zanim jeszcze kupimy ten pancerz, potrzebujemy reputacji. 60%, mamy 58%, więc musimy zdobyć jeszcze 2 punkty walcząc na arenie w Faring, więc udamy się do Taroka i stoczymy walkę. Jestem pierwszą walkę wielkiej areny Morasul. W takim razie naprawdę wielki z ciebie wojownik. Moi wojownicy cieszą się, jeśli są oceniani według twych dokonań. Chcę walczyć na arenie. Walcz z... Dobra, pierwszy wojownik. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli problemu na tej arenie. Zobaczymy, czy damy sobie radę w pancerzu farmera. Bo oczywiście wszystkie pancerze, które miałem, sprzedałem. Ale powinniśmy dać radę, słuchajcie. O, elegancko. I już chyba po nim. O, jeszcze nie. Kurde, wytrzymały jest. Mało brakowało, gdyby mi wypierdzieli z tego potężnego ataku, to byłaby lipa. Dobra, ale udało się. No i co, możemy teraz sobie kupić pancerz, słuchajcie, najlepszy pancerz, ciężki pancerz najemnika, właśnie taki pancerz chciałem mieć. Dobra, mamy go, słuchajcie. Niczego on nas przecież ciekawego nie ma. Także w ogóle pochodziłem po tych handlarzach, bo oczywiście u tego jednego typa nie mogliśmy wszystkiego sprzedać. Ja mu sprzedałem tylko pancerz, elitarny pancerz asasyna oraz pancerz gladiatora. Albo nie, pancerz gladiatora u kogoś innego sprzedałem. Ale sprzedałem mu elitarny pancerz asasyna, za którego dostałem... za ten pancerz dostałem 12 tysięcy z kawałkiem. Dobra, no i teraz kozak wyglądam, naprawdę. Dobra, to jeszcze możemy sobie w pewien sposób zwiększyć siłę, mianowicie musimy podnieść tylko ten kamień. O, super, no i tak nam właśnie wzrosła siła. W ogóle zdobyliśmy... No dobra, odłóż to. Zdobyliśmy jeszcze punkty, znaczy poziom, kolejne levele w poprzednich odcinkach, więc sobie oczywiście te punkty rozdamy w siłę. Tylko zanim jeszcze jednak będziemy walczyć na arenie, pójdziemy sobie w Kim, aby zregenerować punkt życia. Dobra, teraz lecimy do Toroka po kolejną walkę. W następnej walce wyznacz mi prawdziwego przeciwnika. Oj, to same kłopoty. Chcę walczyć na arenie. Walczyć będzie tu zwycięzca za... Dobra, zapraszam panie Tukasz, to jest jakiś ork. Wnioskując po jego... O, właśnie o tym mówiłem. Po nazwie. Takie paskudne imię strasznie miał. A, o, widzicie? Nic mi prawie obrażeń nie robi, nie? Dzięki temu, że jesteśmy tacy... Kupiliśmy taką zajebistą zbroję. I przy okazji wyuczyliśmy się jeszcze właśnie siłę. Znaczy siłę. Zwiększyliśmy punkty życia przy posłudze Ginosa i to też nam właśnie pomogło. No i tyle. Co go widzieli. Dobra, kolejny ork został pokonany. Wiecie co, sobie jeszcze pyknę miksturkę uzdrawiającą, ponieważ widzę, że mi się wytrzymałość nie regeneruje. Dobra, no i lecimy z kolejnym przeciwnikiem. Tukasz był zbyt słaby. Dobry z ciebie, wojownik. Przegrać z tobą to nie dyshonor. Jestem gotów, aby walczyć na arenie. Będziesz walczyć z człowiekiem. Mortis to silny i nie... Walcz! Dobra, zapraszam panie Mortisie. O! To jest... On ma ciężki topór, więc taki toporek Chodź będziemy to. Mogli sobie sprzedać, ponieważ on jest strasznie drogi. Chyba chodzi po 3000 z kawałkiem. O, ale jest mu zajebiście silny teraz. Znaczy zajebiście wytrzymały, chciałem powiedzieć.
trafione, zatopione. O, no kurde, jeszcze przeżył to. Skubany. Dobra. No i pozostanie już tylko chyba jeszcze mistrz. Ale nie pamiętam jak on się... Znaczy nie pamiętam, nie wiem jak się nazywa, bo pierwszy raz walczę na tej arenie w Faring, bo przyznam szczerze. Nie narób tu więcej kłopotów. Mortis został pokonany. Teraz to ty jesteś najsilniejszym człowiekiem na mojej arenie. Tylko kilku ludziom udało się osiągnąć tyle co tobie. Chcę walczyć z najlepszymi. Odwagi ci nie brakuje. Zmierzysz się z Rozchowem. Spotka się z tobą na placu, jeśli zwyciężysz. Dobra, zapraszam. To jest kolejny ork. No, dokładnie. Ale nie wygląda jakoś, wiecie, specjalnie. To już ten drugi ork wyglądał groźniej. Miał zajebisty pancerz. I wyglądał jak ork, elitarny ork dokładnie z Gothica 2. Oczywiście to jest zasługa moda. No i tyle. Nawet mnie nie zranił. Do zobaczenia. Zwyciężyłem. Masz mój szacunek. Od tej pory każdy na tej arenie będzie oceniany według skali twoich dokonań. Osiągnąłeś szczyt kariery gladiatora. Nie masz już z kim walczyć. No i elegancko. Kolejny poziom. Zajebiście. Oczywiście wszystko pójdzie w siłę. Siła. Dobra. Mamy już 300 punktów ponad, więc jest naprawdę spoko. Teraz wszystkie punkty, które zdobędę, rozdam sobie w energię życiową. Chciałbym mieć po prostu 1000 punktów w energii życiowej. I potem już resztę punktów będę rozdawał w siłę. Dobra, my teraz lecimy sobie do Morasul. Dlaczego? Dlatego, że z Morasul udamy się na południe do Kalesza. To jest taki ork, który strzeże. On się znajduje obok świątyni Morasul. A w świątyni Morasul znajduje się kolejny artefakt Adanosa, czyli korona Adanosa. Tylko jeszcze tutaj... Albo od razu udamy się na to południe. Dobra, lecimy na południe. A co tam? Bo mamy dwa klucze. Jeden klucz zdobyliśmy, jak pamiętacie, zabijając niewolnika. Drugi klucz zabiliśmy, zabijając tego rabusia, który chciał nas oszukać. I trzeci klucz jest w posiadaniu kupca pewnego w Morasul. Oraz Gonzales posiada jeden. On będzie chciał nam go sprzedać za sporą sumkę, bo to chyba będzie 10 tysięcy złotych monet. No i ostatni klucz znajduje się w posiadaniu tego Kalesza. O, tam już widzimy tę świątynię. Tylko w tej świątyni już raczej chyba nikogo do pomocy mieć nie będziemy, bo w świątyni Al-Shedim mieliśmy u boku właśnie naszego przyjaciela, wspaniałego Laresa. A tutaj już chyba nikogo nie będziemy mieli. Dobra, na razie sobie nie wejdziemy. Dobra, teraz tak, gdzie jest ten ork? On się znajduje... chyba gdzieś tutaj. Przy wejściu. O, jest tam, dokładnie. Cholera, to mi się nigdy nie uda. O co chodzi? Poszukiwania świętych artefaktów nie posuwają się naprzód. Bestie pustynne pożerają mi niewolników. Świątynię zbudowano z ogromnych kamieni. Nie zdołam jej zburzyć. Mogę wejść do środka przez bramę, ale nadal brakuje mi kilku kluczy. To mnie doprowadza do szaleństwa. Obawiam się, że nie wejdziemy do świątyni bez pozostałych czterech kluczy. No to na co czekasz? Opowiedz mi więcej o pozostałych kluczach do świątyni. Potrzebujemy 5 kluczy, żeby otworzyć świątynię. Znalazłem jeden z nich w ruinach, więc brakuje nam jeszcze 4. Potrzebuję kogoś, kto może się poruszać wśród innych mor bez ściągania na siebie uwagi. To możesz... Do czego zmierzasz? Mory kradną mi artefakty i zabierają je do Morasul. Klucze też tam są. Chcę, żebyś się znalazł. Czemu sam nie pójdziesz do Morasul? W mieście jest pełno złodziei. Jeśli tam pójdę, ukradną mój klucz. Nie, zostanę tutaj i będę strzegł tego, który już ma.
Jesteś Morą. Udaj się do Moras. Przynieś mi pozostałe 4 klucze do świątyni. Myślisz, że w świątyni znajduje się boski artefakt? Na pewno. Jeśli nie ma go w tym monumencie pradawnych, to gdzie indziej miałby być? Rozumiem. Masz jakiś problem z pustynnymi bestiami? Opanowały całe... Najgorsze są te, które nie dają się odstraszyć. Te bestie nie boją się moich wojowników i ciągle napadają na obu. Muszę wrócić do obozu i sprawdzić. Dobra, na razie nie chcę się zajmować tymi twoimi pustynnymi bestiami. No i teraz musimy iść znowu do Mara Sul, do Gonzalesa właśnie, ponieważ on ma jeden właśnie z kluczy, ale kupić go będziemy mogli tylko wtedy, kiedy przed tym porozmawiałem sobie właśnie z Kaleszem. Teraz znowu będę się zapierdalać na południe do tego Kalesza po rozmowie z Gonzalesem, zajebiście. Szkoda, że nie było jakiegoś kamienia teleportacyjnego do tego miejsca, no ale trudno. Widzicie? Teraz mamy taką opcję. Świątyni. Interesujące. Jak mogę ci pomóc? Wiesz coś na temat tych kluczy? No dobra. Obaj jesteśmy biznesmenami. Więc nie będę owijał w bawełnę. Mam jeden z kluczy. A co za niego chcesz? Orkowie chcą artefaktu pradawnych. Przeczesują całą pustynię. Zapłacą każdą cenę, żeby się dostać do najtajniejszych sanktuariów starożytnego ludu. Dlatego ten klucz jest bardzo wiele wart. Biorąc pod uwagę rozwój wypadków, wyceniam go na... 10 tysięcy złotych monet. Moim zdaniem to atrakcyjna oferta. Zajebiście. No ale dobra, jeżeli gracie po stronie oczywiście buntowników, to możecie go zabić. Jego oraz wszystkich asasynów w tym mieście. Ale jako, że gram po stronie asasynów i orków, więc ja go po prostu nie kupię. Masz dość. Nie mam tyle złota, co ty pierdzielisz? Ja pierdolę. Niewiele mi brakuje. Będę musiał sprzedać jakieś rupiecie. Ale u kogo? U jakiegokolwiek handlarza. Poczekajcie, teraz muszę jakiegoś znaleźć, może ty? Co się stało? A pewnie... Czekajcie. A gdyby tak... W takim wypadku... Co tam? Bzdu. No cóż, może nawet miałbym coś dla kogoś takiego jak... Nie potrzebuję żadnej pracy. Mam tutaj wystarczającą ilość reputacji, więc... Nie chcę się niczego wykonywać. Nie z... No kurwa, handlarza chcę po prostu, no. Czy to takie trudne? Witaj, posiadaczu 1000 monet. Wyglądasz, jakbyś próbujesz zdobyć zaginione klucze do świątyni. A i właśnie ten typek ma jeden właśnie z kluczy. Czy też czysta żądza zysku nie jest powodem, który sprowadza cię do naszego gorącego kraju? Opowiedz mi więcej o kluczach do świątyni Mora Sul. Ach, tak, nie ma problemu. Mam jeden w swoim posiadaniu. Może moglibyśmy zawrzeć umowę. Co chcesz w zamian za klucz do świątyni? Wiesz, nie kupiłem tego bez powodu. W świątyni jest coś, na czym mi zależy. Co takiego? Stara waza pokryta starożytnym pismem. Proponuję następujący układ. Dam ci klucz, a ty przyniesiesz mi wazę. Co o tym sądzisz? Przyniosę ci wazę ze świątyni. Świetnie. Pamiętaj, jest całkowicie pokryta pismem. Jeśli nie dostarczysz mi wazy, łowca głów dostarczy mi twoje Oto... I nie ociągaj się za bardzo. Dobra, teraz chciałbym... O, sprzedać ci coś. Na przykład miecz półtora ręczny, za który dostaniemy sporo hajsu. To ci sprzedamy, kruszkę po kteści sprzedamy. No i już mamy wystarczającą ilość hajsu, żeby... kupić sobie już klucz od tego całego Gonzalesa. Także mamy już 3 klucze, pozostały nam 2, czyli od Gonzalesa oraz od tego orka, który znajduje się obok ruin. Także myślę, że w tym odcinku jeszcze uda nam się zdobyć... kurwa, nie tutaj jeszcze poszedłem. Myślę, że w tym odcinku uda nam się jeszcze zdobyć kolejny artefakt Adonosa. Mam taką nadzieję. Masz tu złoto. Daj mi klucz do świątyni. Interesy z tobą to czysta Mam nadzieję, że odbijesz to sobie. No, już mamy 4 klucze. Pozostał nam już tylko jeden.
Czyli będziemy musieli udać się do tego orka, który znajduje się. Tylko mam nadzieję, że razem z nim będę mógł w ogóle wejść do tych ruin, byłoby naprawdę spoko, gdybym miał jakiegoś towarzysza, byłoby mi na pewno łatwiej, bo jeżeli będą na przykład kapłani, nie umarli kapłani i będę sam, to sobie z nimi za Chiny nie poradzę, bo to są naprawdę potężne stworzenia i ciężko mi było nawet z nim, kiedy miałem u boku Laresa, znaczy Lestera, przepraszam. A samemu też w ogóle będzie kappa i naprawdę będzie tragedia, jeżeli nie będę miał nikogo do pomocy, a w środku będą nieumarli kapłani, bo to naprawdę jest popierdolone walczyć z nimi. Czekajcie, zapiszę grę. Mam 4 pozostałe klucze. Dawaj, i to już, słyszysz? Chwileczkę, a co ja z tego będę miał? Muszę wypełnić swoją misję, a ty okazałeś się wygodnym narzędziem. Ale teraz, kiedy znalazłem wszystkie klucze, jesteś dla mnie bezużyteczny. Rozumiem. W takim razie nic ode mnie nie dostaniesz. Dawaj klucze, albo zabiję cię. No chodź. Wow, teraz wszyscy się na mnie rzucili, tak? Rozumiem, okej. Okay. Wow. Zatrzymaj się, bo... Niebezpiecznie. Także chyba żadnego towarzysza nie będę miał, niestety. Będę musiał walczyć sobie samemu w tej świątyni. To będzie naprawdę ciężkie zadanie. Mam nadzieję, że żadnego kapłana tam nie znajdę, bo będzie naprawdę lipa. A chciałem dobrze. A tutaj proszę bardzo, zaatakowały mnie. Ała. Kurwa mać. Na jakiejś zjebanej powierzchni jestem, nie mogę nawet zaatakować cholernych orków. Musimy być na płaskiej powierzchni. Dobra. Kurde bele, ale to jest wkurzające. Walka z tymi... Kurwa mać. Ja pierdolę, chyba wiecie co zrobiłem? Mam pomysł. Po prostu skorzystam sobie ze zwoju terror i odciągniemy tego orka od pozostałych. To będzie najlepszy pomysł. No dalej, okej. Okay. Mam nadzieję, że to zadziała. Jedziemy z terrorem, o ile mam. Mam, dobra. W nogi! Ale i tak cię złapię. Schowaj broń. Spokojna głowa. Tu jeszcze mamy tych orków. Spokojnie, poczekamy. No i teraz będziemy mogli go zaatakować, tego dziada. No, chodź tu, gnoju. No, jak spierdala. Chyba go nie znajdę już. Nie złapię go. Co za menda. Myślałem, że mnie zaatakuje, a tutaj kurwa ucieka jeszcze. Śmieć. No już dupa, już mi uciekł. Będę musiał wczytać grę i jednak walczyć z tymi pierdzielonymi orkami. Już mi się to nie podoba. O jest! Chodź! Chodź tu, gnoju! Jednak damy radę. Mam nadzieję. Dostał jeszcze ode mnie. Wow. Mam naprawdę niezłego cela. Z tego łuku. Jest. I nie ucieka. Mamy szansę go zabić. Dobra. Czar przestał działać. Pewnie dlatego. Dobra. Elegancko. No i bierzemy ostatni klucz. Dobra, moi drodzy, witajcie po krótkim cięciu. Sprawa wygląda tak, że zdobyłem oczywiście już wszystkie klucze, więc możemy sobie teraz spokojnie wejść do środka, do tej świątyni. Nic tam nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie. Gotowe. Nie szkodzi. Wrota otwarte. Co ja powiedziałem teraz? Dobra, zapiszmy sobie grę, bo tutaj na pewno będzie dużo szkieletów, dużo ogólnie nieumarłych, więc trzeba się na to przygotować, dokładnie. Już na wstępie szkielety. Mam nadzieję, że ta zbroja nas... ochroni przed tymi atakami. O, widzę, że
Naprawdę daje radę. Elegancko. Przydałaby się jeszcze naprawdę lepsza tarcza, tarcza paladyna, ale wiecie, nie zużyta, tylko taka... taka wiecie, nowiutka, nieśmigana. To byłoby naprawdę znakomicie. O, mumie, z tym to się walczy naprawdę dosyć ciężko, ponieważ to królestwo jest dosyć szybkie. I naprawdę musimy uważać. O kurwa, o tym właśnie mówiłem. Jakie one są wytrzymałe tej. Kurde, będzie dosyć ciężko, tym bardziej, że... Kończą mi się mikstury. Mam nadzieję, że wystarczy mi tego wszystkiego w walce z tymi nieumarłymi. Dobra, jedna mumia leży. I kolejna mumia leży. Dobra, zapiszmy grę i schodzimy niżej. Ja się tylko modlę, żebyśmy nie mieli do czynienia z tymi pierdzielonymi nieumarłymi kapłanami. Bo z tym się naprawdę ciężko walczy. Te mumie, powiem wam szczerze, te są wkurzające. Ale myślę, że sobie z nią poradzę. Oła! Spokojnie! No kurwa mać! Nie mogłem nawet... Ja pierdolę, nie mogłem nawet włączyć ekwipunku. Ale na szczęście gry zapisaliśmy, więc spoko. Nie no, naprawdę, wkurwiające są te mumie. Mumie oraz te... oraz kapłani. Naprawdę, to jest najgorsze, co może być. Nie, mam nadzieję, że tylko w tej świątyni nie znajdę tego ścierwa, bo... Mumie, spoko, jeszcze przejdzie, ale... Z tymi kapłanami to naprawdę ciężko sobie poradzić. I jeszcze nie mogę zapomnieć o tym, że muszę sobie naostrzyć broń. Bo całkiem zapomniałem o tym. Dobra. Tu mamy kolejne mumie. Zapiszmy grę. O, to jest... Tym się właśnie wkurwia. To jest takie pojebane. No wypierdalaj! I widzicie, to mnie strasznie wkurwia, za przeproszeniem. No... To jest takie kurwa dzikie, nie? Że normalnie... Sorry za moje brzydkie słowa, no ale po prostu no... Jak tu się nie wkurwiać w takiej sytuacji? Kiedy was tak zablokuje... Czuję się, jakbym walczył z wilkami, nie? Poważnie, bo wilki też potrafią być takie wkurzające. Chodź tu, frajerze. O już, kurwa, już, atak furii. 4. Spierdalaj ode mnie. Sorry, ale no muszę się wyżyć, nie? Strasznie mnie wkurwiają te mumie. No wypierdalaj ode mnie, śmieciu głupi. Dobra, leży. Z tymi szkletami też sobie powinien spokojnie poradzić. Dobra, elegancko. Znowu musimy się wyleczyć, bo ta mumia mnie naprawdę ostro sprała. Już nie wiem, co jest gorsze, czy mumie, czy kapłani, nie? No i znowu nasza postać zachorowała, czyli po prostu nie mogę podczas walki. Co tu jeszcze mnie atakuje? Zapiszmy grę. Ponieważ wytrzymałość, jak widzicie, mi się nie regeneruje. Znaczy regeneruje mi się, ale bardzo wolno. Dobra, to chyba jest ostatnie piętro, tak? Tak, dobra. Aha, zajebiście. Nie, no kapłani, jeszcze zajebiście. O, cholera. Nie w ten sposób. Już mi się to nie podoba. Kapłani, mumie. Elegancko. No wypierdalać, kurwa. Sorry, ale naprawdę. Tak mi wkurwiają mnie, te mumie. No zobacz, no kurwa, co za pojebana gra. Co za pojebana gra.
Ja pierdolę, ale już widziałem, miałem kapłana. Kapłana i mumię, nie? Normalnie... dobiło mnie to konkretnie. Ale dobra, już sobie jakoś z tym ścierwem poradzę. Dobra. No, wypierdzielaj, mumia. A czy kapłan, wypierdzielaj. Mumia może przyjść, ale kapłan niech się odpitoli. No atakuj go, Bezi, no kurwełe. Ja pierdolę, ale mnie to wkurwia. Nie, no naprawdę, ja już mam takiego rage'a, że zaraz chyba wypierdolę ten monitor przez okno, nie? Razem z klawiaturą i myszką. Poważnie, no. O, spokój się, Broly. Ten odcinek jest żałosny. Ty kurwa, śmieciu! Zgiń! Przepadnij! No to super. Jezus, jeszcze się udało uciec. Nie wiem jak, ale się udało. Słuchajcie. Wow. Ale chyba jest tylko jeden kapłan w tej świątyni. Mam nadzieję. Dobra, nie żyje. Został już tylko kapłan. Zapiszmy sobie grę. Jak podejdziemy blisko, to on wyciągnie ten kostur swój. Śmieszny. Dobra, chodź. No. I super. I zginę. Teraz. Aaaa! Fuck you! Na szczęście grę zapisałem. No nie poddam się, nie? No nie ma bata. Tym razem wyleczę się, bo próbowałem zaatakować tego kapłana, mając chyba połowę punktów życia. Znaczy połowę paska. Dobra. No i super, zajebiście. Ja pierdolę. Wkurza mnie strasznie ten kapłan. No kurwa, no w takiej sytuacji, no zaraz padnę, nie? Serio. Czemu ta gra jest taka okrutna? Pytam poważnie. Zobacz jak napierdala tym lodem. Tak, tak, podejdź blisko, podejdź blisko. Tak, byś kosztur, teraz ci najebie, nie? Serio ci mówię. Teraz to ci nawet nikt nie. Teraz ci nikt nie pomoże. To ci mogę obiecać. Dobra, ładnie go zablokujemy. I tym sposobem go tak uciupiemy. O, ale się nawet rzymowało. No, dobra. Jednego kapłana już mamy za sobą. Mam nadzieję, że więcej tych kapłanów tam nie będzie. Tak, jest, był tylko jeden kapłan. Super. Uff. No, mamy koronę Adenosa. Zajebiście. Oczywiście zadanie zostało wykonane, tylko tutaj pewnie są jeszcze jakieś śmieci ukryte w tych ruinach. Mamy starą skrzynię. Ale niestety śmieci są jak to w starych skrzyniach. Artefakt, to jest właśnie ten wazon, który chciał, żebyśmy dla niego zdobyli. Dobra, tu jeszcze powinien być chyba jeden kufer i chyba wsio. Tak, tutaj. Udam się do tego Ili, czy jak go tam, czy jak on ma tam na imię, nie pamiętam. O! Miecz Paladyna, zajebiście. Tylko ten miecz, który ja posiadam aktualnie, on jest lepszy od tego. Chyba, poczekajcie.
Zerknę. Tak, jest lepszy. I to dużo lepszy. Więc ja po prostu nie zamienię... Czego zabrałem? Ten miecz? Tak, zabrałem. Dobra. Także ja sobie po prostu przy tym mieczyku moim zostanę, tylko go jeszcze będą się sobie naostrzyć. A my, moi drodzy, lecimy do Mora Sul oddać wazon. No i pozostanie nam już tylko Isztar. Ale zanim jednak wejdę do Isztar, to jeszcze chciałbym zdobyć po prostu reputację u asasynów. Ja wiem, gdzie oczywiście taką reputację sobie wbić, to już zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Ale oddam ten wazon i na tym zakończę odcinek, ponieważ no, nawkurwiałem się ostro, walcząc z tymi głupimi, nieumarłymi, z tymi mumiami i z tymi cholernym, nieumarłym arcykapłanem. Jezus Maria, wkurwiające to było niesamowicie. Masz tu starą wazę ze świątyni. Byłeś w świątyni? Naprawdę jestem pod wrażeniem. Pokaż mi tę rzecz. Tak, to jest to. Nareszcie. Nie masz pojęcia, jak długo... Więc teraz jesteśmy kwita. Ale powiem ci coś. Dam ci małą premię, ponieważ dotrzymałeś... Rzadko spotyka się takich ludzi jak ty. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Jeżeli tak, oczywiście łapka w górę, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku zaczniemy sobie oczywiście zdobywać reputację u asasynów, ponieważ potrzebujemy jeszcze sporo, 36 punktów, aby można było wejść do świątyni, do Isztar, pogadać z Uzubenem, ale jak już mówiłem w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć.